Dobra, dzień dobry. Hanami teraz leży na chodniku. Cześć, tu widzicie mój cień. Nagrywa, bo wszedł pomysł, bo jest mało filmów, żeby otworzyć moje kredki. Kredki dlatego, że ostatnio się wzięłam bardzo za malowanie koni, rysowanie. Więc mi mama zamówiła, bo wykończyłam dwie czarne kredki z zestawów i okazało się, I potrzebowałaś jeszcze bułanej. I okazało się, że mi się skończyły czarne kredki, już wszystkie wykończyłam w domu. Więc nie mam czym rysować. I potrzebowałaś bułanej, mówiłaś mi, że chcesz rysować dla Anki Harego. Tak, ale one smyszaty nie były. Aha, no to tak jak złoty dbał. Więc otwieram ją. Tak w plenerze siadłyśmy, no bo dlaczego nie? Przed chwilą robiliśmy coś dziwnego, ale to już tajemnice zostaną między nami. Tak, dokładnie. Tajemnice zostaną między nami. A ja masz jakąś kartkę, żeby po prostu pokazać kolor, jak one wyglądają? Nie, będę je testować na tym. Na kartonie. Okej. Okay. Dobra. Ej, fajne. Ale ja myślałam, że będą takie typowe, kolorowe, dziecinne kredki. Nie, to były po sztukach były sprzedawane. Jak byłeś sprzedawana, co ty sobie myślisz? Ja myślałam, że to było dwie dzienne kredki zamawiasz, tylko że zamawiasz, nie było w sklepie. Nie, są brązowe, czarna, szara. No, cudownie. Możemy zobaczyć, jak rysują te, które są zatemperowane, bo niektóre tutaj... o, tam jest jeszcze do temperowania. No, Edzi, a bo to ołówek jest. Ty? Tak. Nie. Nie? To nie jest ołówek? Nie jest. Napisane, będziemy sobie testować na paczce, bo dlaczego by nie? Ładny! No ładny, taki, taki akurat jak... Słyszę, na filmie tego nie widać. Na filmie tego nie widać, ale taki jest ładny. Ładny, ładny. A to nie jest normalna kartka, więc to też będzie inaczej. Można na kartonie spróbować. No ładny, taki gniany. Podoba mi się. No. Będzie pewnie trochę jaśniejszy. Dla cieni tutaj będą drastyczne. Tak, bo moje włosy latają. Ten nie, bo ja to robię cień. Ten jest bardziej taki ten. Taki, taki ten. Czerń. Bailando. I szary? Szary. Szary, bo ołówek jest zbyt zimny i nie pasuje mi na czerń. I to masz książkę o koniach i masz kredki, więc będę u ciebie zamawiać. Tak, ale ja nie. I to możemy któregoś razu sobie porysować takie. Tak, ale ja w ogóle, ja tą książkę, bo ja po prostu potrzebuję się nauczyć proporcji lepiej, ale ogólnie to ten. Ej, to ja też chcę się tą książkę, to też będziemy któregoś razu może nagrywać taki odcinek, jak siedzę u ciebie i Ailuncia też siedzi. Sobie rysujemy. No, Ailuncia ogólnie teraz siedzi na ławce. Chcesz pomachać, Ailunia? Ailunia. Konieczny. Z nowym, jego plecy jest niebezpieczny. Ailunia z nowym koniem, pokaż. Będzie oddzielny odcinek z Welcome Home'em, ale to jest takie na razie kolejna zajawka na kanale. Jaki niebieski. Pokaż. To się na filmie, ja nie wiem jak to będzie widać na filmie, ale fioletowy jest. Ej, na ale filmie. Ale ładne te kolory. No. Nie, ten... Ayla się uaktywniła. No. Zmartwychwstała. Ale to na kartonie źle widać te szarości. Ten na białym to jest bardzo ładny. Ale nie, jak będzie odcinek z rysowankiem, to będzie fajnie. Bo odcinka to będzie ten, testowanie kredek, ale to przy okazji nie pomijajcie, bo my tego nie wytniemy, bo naszym zdaniem to jest mega ciekawe. W sensie mega ciekawe jest nasze picolenie, dlatego, dlatego wszystkie odcinki nasze trwają no też, wieki. Ale mi się to po prostu o to mi chodzi, że... Jakby to jest na biało napisane, to tu będą lepiej te szarości. Ale mi o to chodzi z tymi kredkami, że po prostu wy też się dowiecie przed zakupem, jakie one mają po prostu kolory. Tak, zaraz się będziemy jeszcze rozwodzili, jakie to są konkretnie kredki. Jakie skąd kupione? Kupione, aha, bo tu będą nagrywać, bo to są chyba dane osobowe. Nie, nie nagrało się. Paper Concept. I tam są różne, różne kredki. Różne kredki są. No. I to może rób to z drugiej strony. Różne firmy. Zaraz będę czytała w skrócie, jakie to są kredki. Ogólnie będę czytała w tej kolejności, w której były rysowane. I ładny, taki burakowy. Nie, ale serio, nie, podoba mi się. Nie, dodałam napisy, ale mój telefon ostatnio mega jest wkurzający, bo jest nieczuły w miejscach, gdzie po prostu jak montuję, to mogę sobie otworzyć. A ja mojego nie wziąłam z domu, więc nagrywamy tym, ale postaramy się to jakoś ładnie zmontować, ale żeby nie było to... Mi się mega podoba ten montowanie. Taki bordowy.
Dobra, uwaga, no, czytam. Ten się Aili podoba. Czytam w kolejności, w której były rysowane, jakie to są kredki. Pierwsza, Koch, jeden, Nur, Hard Mouche, Polycolor. Dwa. Kolejna, Light Brown, 170. A 170 to chyba szerokość. Nie wiem. Potem Ivory Black. Gdzie to jest? Czego się śmiejesz? 227. Anno, Hard Mouche, Polycolor. Jakiego są koloru? Chihon. No tak. Ale to są kredki kokodrilo czy coś? Tej murty. Nur, Hard Mouche. No takie dobrej jakości mam pastele, suche. Kokodrilo to nie są ubrania dla dzieci? Ale są też te jakieś te, bo Koch, kokodrilo to coś podobnego jest. Koch i Nur. Ogólnie tutaj dużo moja mama zamówiła z tego, albo z... To jest chyba, tu jest nazwa firmy Czech. Czech? Jak to brzmi? Ten mam nawet do sałatki ziemniaczanej. Nie, ale serio. Serio, ona gada o kredkach, o których nic nie wie, oprócz tego, jakiego są kolory. Zamilknij. Nie, ale... Ej, fajny kadr. Mogłam spać już począć, dać cień nie ma. Nie, ale ogólnie z tym Czechem chodzi o to, że nie wiem, czy oglądaliście, mam talent to nowe. Ale tam był taki mężczyzna, który ja się uwzięłam, że to jest Czech na pewno, nie wiem czemu, nie wnikajcie. I ogólnie są historie o tym Czechu, mężczyzna, który jadł sałatkę. Na czas, sałatkę ziemniaczaną jadł na czas. I wtedy się ta wieniawa, długo nigdy nie mogę zapamiętać jej nazwiska, zbuntowały i kazały temu mężczyźnie, temu iść jurorowi, sobie? A nie, kazały jurorowi powiedzieć tamtemu, że ma sobie iść i że jest zdyskwalifikowany. I była jazda o tego faceta, bo to ponoć było obrzydliwe. Według wieniawy i tej drugiej kobiety, jurorki. No to było chamskie. Nie, ale ten Czech. Ale on tego nie rozumiał, co one mówiły. Skąd wiesz? Bo on był z zagranicy, rozumiesz? Dobra, to skąd wiesz, że nie rozumiem? No bo to się to robi jakieś... było widać, że on tego nie rozumiał. A tu jest agresywna dyskusja, dziko tu jest, bardzo dziko. No bo ja wiem, czemu on tego nie rozumiał. Dlatego, że mówili do niego, witali go po angielsku, rozumiecie? Dlatego to logiczne, że nie rozumiał po polsku. No to też było niemiłe. Dobra, uznajmy, że to było niemiłe, ale... Czecha. Teraz mi żal tego. Ale co jest mam talent, Ayla, co jest mam talent? Mam talent jest bezczelny. Hobby Horsing nie dostał na mam talencie z tego przycisku, a dostał chłopiec, który rapował o swojej mamie. Ty nie możesz być tap model. Oj, uważaj, bo się obrażę. Ja zawsze mogę być tap model. Dobra, wracając do tematu kredek, mega polecamy Kaldiera, polecasz, będziesz ładnie rysować. No właśnie, my gadamy o czekach. Będziesz tak, ładnie rysować dla mnie. Chociaż ja i tak zgubiłam proporcje gdzieś po drodze rysowane. Nie, w sensie to oko to mi się podoba i chcę, żebyś mi narysowała niebieskie oko dla konia. Oczy są fajne, ale koń to się nazywa zawsze... rybie oczko. To zawsze ja gubię proporcje. Dobra, to my już się będziemy... żegnać i w sumie taki mały spoiler. Teraz właśnie będziemy siedziały, tylko wyłączymy kamerę i będziemy nagrywać Welcome Home. Tak, przyznaję się do tego, że to wcale nie jest tak, że my to nagrywamy w jakiś odstępach. Koniecznie dajcie subskrypcję, będę od was teraz mówić. No, zachęcam, żeby oglądała ta osoba, która tego nie subskrybuje, bo jeszcze to się na głównej nie wyświetla. Zachęcamy. Ja widziałam nasze shortsy na głównej. Ale to shortsy. Dobra, tak czy inaczej dziewczyny rozprawiają, ale ja was zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście, i łapki w górę. No i jeśli też poszukujecie kredek, to te wam bardzo polecamy. No to... Możesz to pokazać.